Cześć, z tej strony Paweł Kępa. Witam Cię w kolejnym wideo i tym razem porozmawiamy sobie troszkę o nagłówkach, o hasłach reklamowych, które zachęcają nas do kliknięcia w artykuł, do kliknięcia w link albo po prostu do kupienia danego produktu. Teraz napisz mi tylko szybko w komentarzu, jakie hasło reklamowe albo jaki nagłówek naprawdę zapadł Ci w pamięci. Napisz go po prostu w komentarzu i już za chwilę wskakujemy do głównej części wideo. Okej, okay, jesteśmy już w głównej części. Mam nadzieję, że Twój komentarz jest już poniżej, a teraz zajmijmy się tymi hasłami reklamowymi i nagłówkami. Jak je tworzyć, żeby były chwytliwe, żeby były chętnie klikalne i żeby powodowały po prostu, że klienci będą od Ciebie kupować. Hasła reklamowe, czy też nagłówki, powinny składać się z takich czterech bardzo ważnych części. Pierwsza rzecz to oczekiwany rezultat, czyli Oferujesz coś konkretnego w zamian za to, że ktoś kliknie w artykuł, czy też kupi Twój produkt. Czyli, na przykład, obiecujesz, że ktoś schudnie 10 kg, i to jest taki efekt, który obiecujesz. Druga rzecz to czas, czyli w jakim czasie to się stanie, tak? w jakim czasie Twój klient osiągnie dane efekty, na przykład w ciągu dwóch miesięcy, w ciągu tygodnia, w ciągu pięciu dni. Trzecia rzecz to osiągnięte korzyści, czyli co się stanie dzięki temu, że schudniesz te 10 kg. No na przykład, że będziesz czuć się lepiej, że twoje ciało będzie bardziej zdrowe itd., itd. I czwarta rzecz to największe wyzwanie lub obawa twojego klienta. Czyli jeśli obiecujesz mu schudnąć 10 kg, to on się obawia, że nie będzie mógł jeść, że będzie musiał mało jeść albo że będzie musiał ciężko ćwiczyć. I ty zbijasz te największe obawy właśnie w tym haśle reklamowym, czy też w nagłówku. I teraz mamy te cztery elementy, z których powinny składać się takie dobre hasła reklamowe i dobre nagłówki artykułów, dobre nagłówki reklamowe. Więc teraz prześledźmy sobie, jak z tych czterech części złożyć takie hasło reklamowe, które będzie chwytliwe i które będzie zachęcało do zakupów. Mam siedem wariantów. Siedem wariantów na to, jak ułożyć z tych elementów hasło. Niektóre będą krótsze, niektóre dłuższe, niektóre będą zawierały wszystkie te elementy, inne tylko jeden. I teraz przejdźmy sobie po kolei przez te propozycje. Do każdej propozycji podam Ci też przykład takiego istniejącego hasła reklamowego, które używa jakaś znana firma. Ok? To zaczynamy. Schemat pierwszy wygląda tak. Jak osiągnąć oczekiwany efekt? Czyli używamy tylko jednego bloku z naszej listy czterech. Jak plus oczekiwany efekt? Czyli na przykład jak... Schudnąć 10 kg? Jak założyć sklep internetowy, jak stworzyć stronę internetową, jak założyć firmę? Teraz przykład takiego znanego hasła reklamowego, to hasło firmy Red Bull. Red Bull, doda ci skrzydeł, tak? Czyli jest oczekiwany efekt. Red Bull, doda ci skrzydeł. Oczywiście to jest pewna przenośnia, bo to nie chodzi o to, że wyrosną ci skrzydła. Chodzi o to, że będziesz mieć więcej energii do działania, więcej mocy, więcej werwy. Drugi schemat składa się z dwóch. Bloków spośród naszych czterech i wygląda on następująco. Jak osiągnąć oczekiwany efekt w określonym czasie, czyli na przykład jak schudnąć 10 kg w 2 miesiące, albo jak założyć stronę internetową w 30 minut, jak założyć sklep internetowy w 20 minut i tak dalej, i tak itd. Czyli konkretne zadanie i konkretny czas, który muszę. Na to poświęcić. Tak, Jeśli klient zobaczy, że to nie trwa wcale tak długo, że to jest do ogarnięcia według niego, no to takie hasło jest dla niego zachęcające i wystarczające. I teraz przykład takiego znanego hasła reklamowego to dłuższe życie każdej pralki to Kalgon. I teraz przyznaj się, szczerze, czy zaśpiewałaś sobie, zaśpiewałaś na melodię z reklamy właśnie to hasło reklamowe, czyli dłuższe życie każdej pralki to Kalgon. Pewnie sporo was tą reklamę kojarzy. I teraz tak, faktycznie, tak, dłuższe życie, czyli nie wiem, o, o miesiąc oni tam dokładnie wyjawiają w tej reklamie już później w podpowiedzi, w dopisku, że tak powiem, ile to żyć, o ile to życie pralki można przedłużyć. Dłuższe życie, tak, czyli to jest ta obietnica, osiągnięty efekt. Jak sprawić, żeby plałka żyła dłużej, tak? żeby trwała dłużej, żeby wytrzymywała dłużej. Tak wygląda to hasło reklamowe. Tak jak widzisz, te hasła reklamowe nie składają się z tych bloków tak dosłownie, tylko często to są właśnie jakiegoś rodzaju przenośnie i tutaj trzeba trochę już pokombinować. Natomiast podstawa, czyli te bloki, z których te hasła są budowane, jest zawsze taka sama. Schemat numer 3 wygląda następująco. Jak osiągnąć oczekiwany, bez Czyli unikając największej obawy, największego wyzwania, czyli na przykład, jak schudnąć 10 kg bez diety, jak schudnąć 10 kg bez ćwiczeń, nie wiem, jak stworzyć stronę internetową bez umiejętności programowania, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie umiem programować, nie znam się na tworzeniu stron internetowych. Jak mam stworzyć sobie samodzielnie stronę internetową, kiedy nie mam na to pieniędzy, tak? Nie lubię ćwiczyć, jak mam schudnąć. Nie lubię być głodny, więc nie lubię mieć diety, tak? Jak mam schudnąć bez diety? No też będziesz jeść, też będziesz czuć się syto. Natomiast. To będzie zupełnie inne jedzenie, zupełnie inna dieta. I teraz przykład takiego hasła znanego, zbudowanego właśnie w oparciu o ten schemat. To jest hasło firmy Maybelline, czyli może to jej urok, może to Maybelline. O co chodzi? Obawą na przykład takiego klienta, który kupuje klientki, może bardziej, która kupuje kosmetyki Maybelline, jest to, że po prostu te modelki, które występują w reklamach, są tak piękne, że one kosmetyków nie potrzebują. I to jest taka obawa, właśnie, tak? że pewnie te kosmetyki mi nic nie dadzą, bo. Te modelki i tak wyglądają pięknie, więc w tych reklamach one nie muszą się dodatkowo upiększać. Tak, to jest taka obawa. A faktycznie e, to jest efekt e, tych kosmetyków, e, czyli, czyli tego, co udało się wizerzystce, wizerzyście z, osiągnąć z daną modelką właśnie przy wykorzystaniu e, tych kosmetyków. Czyli to jest taka rozwiana ta... Obawa. Semat numer cztery: jak osiągnąć oczekiwany efekt, by uzyskać spodziewane korzyści. Czyli teraz przykłady takich nagłówków. Zdjęcia do sklepu internetowego zrobione w domu. Jak zgubić 10 kg i lepiej czuć się w swoim ciele. Jak zacząć biegać i poprawić w ten sposób swoje zdrowie. To są takie przykłady trzech nagłówków, które są w oparciu o ten blok, o te dwa bloki zbudowane. I teraz przykład takiego znanego hasła to hasło firmy Audi, czyli przewaga dzięki technice czyli przewaga nad autami innych producentów, przewaga na drodze, przewaga w jeździe przewaga w komforcie, przewaga w technologii i tak a technika w tym haśle jest po prostu tą przewagą, tak? czyli dzięki tej technice być może nasz samochód jest mniej awaryjny tak? W, w większości przypadków niemieckie auta są po prostu mało awaryjne i to się z nimi właśnie kojarzy. Schemat numer 5 składa się już z trzech bloków i brzmi on jak osiągnąć oczekiwany efekt, by uzyskać spodziewane korzyści w okresie Czasie, czyli mamy połączone już trzy bloki. I teraz przykład takich trzech haseł, nagłówków, które są zbudowane w oparciu o ten schemat. Pierwsze: jak zdobyłem 22 klientów w 5 dni za 100 zł, wydane na reklamy na Facebooku. Drugi: jak zgubić 10 kg i czuć się lepiej w swoim ciele w 90 dni. I trzecie, jak zacząć biegać i poprawić swoje zdrowie już w ciągu tygodnia. Czyli, tak jak widzisz, te hasła, te nagłówki już są troszkę bardziej rozbudowane, ale od razu w tym pierwszym zdaniu pozbawiasz klientów pewnych argumentów przeciw, tak? czyli obalasz, obalasz jego obawy już samym nagłówkiem. Tak? I teraz przykład takiego znanego hasła reklamowego, które wykorzystuje właśnie ten schemat. I to jest hasło firmy Mastercard, na przykład mieć to, co potrzeba, żeby biznes się kręcił, bezcenne. Za wszystkie inne rzeczy zapłacisz kartą Mastercard. Czyli masz tutaj pewnego rodzaju obietnicę efektu, że twój biznes będzie się dobrze kręcił oraz oczekiwane korzyści, czyli na przykład przepływ gotówki, tak dostępny od ręki pod ręką, że, że tej karty możesz użyć w każdej chwili, tak naprawdę mm, bez żadnego limitu. Schemat numer 6: Tutaj też łączymy trzy bloki, czyli to będzie brzmiało: jak osiągnąć oczekiwany efekt, aby uzyskać spodziewane korzyści bez konieczności podejmowania wyzwania, które, z którym mamy obawy. I przykład takiego pierwszego nagłówka: jak stworzyć samodzielnie darmowy landing page i oszczędzić dzięki temu 1000 złotych. Kolejne, jak zgubić 10 kg i czuć się dobrze w, twoim, w swoim ciele bez żadnej diety. I trzecie, jak zacząć biegać i poprawić swoje zdrowie bez żadnego bólu i zmęczenia. Czyli tak jak widzisz, to są znów takie nagłówki, które obalają konkretne obawy. Z kilka obaw w jednym miejscu, tak? Czyli tak jak. w Początkowo mieliśmy jak zacząć biegać i czuć się dobrze, tak teraz mamy obawę tą największą zbitą, czyli bez bólu, bez wyzwania, bez cierpienia, bez zmęczenia. Jak to zrobić? No bieganie właśnie kojarzy się z tym bólem, z tym cierpieniem i zmęczeniem. A przykład takiego znanego hasła, które korzysta z tego schematu to hasło M&M's rozpływa się w ustach, a nie w dłoni. Czyli w tym haśle mamy gwarancję tego, tego ich czekoladowego smaku, czyli prawdziwa czekolada, ten znany smak, orzeszek w środku, tak? I jednocześnie obietnica, że nie będzie ci się rozpływało w dłoniach, tylko po prostu w ustach, tam gdzie ma się rozpływać. I teraz ostatni, siódmy schemat, w którym łączymy te wszystkie cztery bloki, i z tych wszystkich czterech bloków korzystamy. Teraz sobie przeczytam, bo to jest dość długie hasło. Jak osiągnąć oczekiwany efekt w ściśle określonym czasie. By uzyskać spodziewane korzyści bez żadnej obawy i wyzwania. Tak? Jeszcze raz może. Jak osiągnąć oczekiwany efekt w ściśle określanym czasie, by uzyskać oczekiwane korzyści bez żadnej obawy i wyzwania. I teraz przykłady takich trzech nagłówków, które korzystają właśnie z tego schematu. Jak zgubić 10 kg w 90 dni bez diety i czuć się dobrze w swoim ciele. Czyli osiągnięty efekt, minus 10 kg, czas 90 dni, e, korzyść, czyli czuć się lepiej e, i bez obawy, czyli bez tego zmęczenia, bez, e, bez diety, tak? Kolejne: jak zacząć biegać i poprawić swoje zdrowie bez bólu i zmęczenia w ciągu tygodnia. Czyli znów mamy te wszystkie cztery e, bloki. I kolejne: jak zrobić stronę internetową krok po kroku w WordPressie w 30 minut bez umiejętności programowania. Znów te wszystkie cztery bloki są połączone. Zresztą porównaj sobie, gdybym napisał nagłówek, jak stworzyć stronę internetową, po prostu, a drugi nagłówek, jak stworzyć stronę internetową, krok po kroku, w WordPressie, w 30 minut, bez programowania. tak? Czyli roz, rozwalam wszystkie wątpliwości: że a to zajmuje długo czasu, nie wchodzę w to. A to wymaga programowania, nie wchodzę w to. A to wymaga jakiejś skomplikowanej technologii, nie wchodzę w to. A to będzie trudne, nie wchodzę w to. Nie. Mówię ci, że to będzie krok po kroku pokazane, tak? Czyli to nie będzie trudne. Mówię ci, że to będzie mało czasu zajmowało, bo tylko 30 minut. Mówię ci, że nie musisz programować, bo to będzie bez programowania. Rozwalam wszystkie Twoje główne obawy takim nagłówkiem. I teraz takie znane hasło reklamowe, które korzysta z, tej, z tego schematu. To hasło firmy Yellow Pages, to jest amerykańska firma, czyli po prostu takie książki telefoniczne. I to hasło brzmi. Let your fingers do the walking, czyli niech twoje palce, w logo tej, w tych żółtych książek, w te, tych Yellow Pages, są takie palce chodzące, tak? Teraz zobaczysz na pewno na ekranie. Eee, czyli te palce chodzą po stronie, po stronach tej książki telefonicznej. I zamiast ty chodzić po sklepach, po ulicy i szukać firmy, no to te palce chodzą po prostu po książce, wertują te numery telefoniczne i szukają, tak? Czyli oszczędność czasu, bo nie chodzisz po mieście, tylko chodzisz po książce, czy szukasz tego numeru, znajdujesz ten efekt, czyli tą firmę, z której chcesz korzystać, bez zmęczenia, bo robisz to szybko w swoim domu, no właśnie, szybko, nie tracisz tego czasu. Także te wszystkie elementy są zawarte, tak? Mimo, że to hasło tak naprawdę w domyśle to wszystko jest zawarte. Nie jest takimi jasnymi słowami to opowiedziane, ale w domyśle właśnie. To jest trudność stworzenia takiego e, chwytliwego hasła reklamowego. Natomiast, kiedy wiesz, z jakich bloków, z jakich obietnic powinno się ono składać, jest już dużo łatwiej to e, zrobić, i właśnie to starałem Ci się w tym wideo pokazać. Mam nadzieję, że uzyskasz e, pożądany efekt dzięki temu wszystkiemu, że. Pochwal się może twoim hasłem reklamowym w komentarzu. Napisz kolejny komentarz, jakie hasło reklamowe udało Ci się stworzyć właśnie dzięki temu wideo. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Jeśli masz jakieś pytania, zadawaj po prostu w komentarzu. Tak jak widzisz, nie trzeba stosować jakichś keep i tego typu rzeczy, które mają zachęcić do kliknięcia w twoją reklamę, w twoją ofertę, ale po prostu można to zrobić z sensem i z głową i, i napisać taki nagłówek, który rozwali po prostu klienta na łopatki, rozwali jego wszystkie zahamowania i spowoduje, że taki klient kliknie. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Tak jak mówiłem, możesz skomentować, zadać pytanie, jeśli takie ci się nasuwa. My widzimy się w kolejnym wideo już za kilka dni. Cześć!